Porażenie szarą pleśnią po zbiorach jest bardzo dużym problemem, szczególnie gdy truskawki transportujemy na większe odległości i nie trafiają one po kilku godzinach od zbioru na stół konsumenta. Oczywiście, podstawą jest prawidłowa ochrona i nawożenie podczas wegetacji, ale okazuje się, że możemy sobie pomóc również pozbiorczo. W tym celu możemy użyć zamglawiania biologicznym preparatem poliwecznym UP. Nie pozostawia on żadnych pozostałości, dlatego jest całkowicie bezpieczny dla konsumenta. Jednakże podczas zamglawiania należy używać maski, gdyż wdychanie obecnych we mgle zarodników Pythium oleagandrum zdecydowanie nie jest wskazane. Przeprowadziliśmy małe doświadczenie mające zobrazować, jak Pythium oleagandrum oddziałuje na grzybnie szarej pleśni. W tym celu zamglawialiśmy truskawki przechowywane już kilka dni z silnie rozwiniętą grzybnią szarej pleśni. Ocenę przeprowadziliśmy 24 godziny od zamglawiania. Na zamglawianych truskawkach widać wyraźnie inny rodzaj grzybni. Jest to grzybnia Pythium oleagandrum. Widać również wiele miejsc, gdzie grzybnia szarej pleśni została już przez Pythium zjedzona. Oczywiście nie zalecamy stosowania zamglawiania przy takim porażeniu, gdyż truskawki i tak nie nadają się do konsumpcji. Dlatego też w następnym odcinku zaprezentujemy wyniki doświadczenia z zamglawianiem przeprowadzonym bezpośrednio po zbiorze. Zapraszamy! Thank you.